Po pierwsze chodzi o to, że PiS nie lubi samorządów, nie lubi samostanowienia, decydowania o obywateli o swoim najbliższym otoczeniu. Nie lubi tej części władzy, części wypełniania obowiązków, które są najbliżej ludzi. Po pierwsze, wynika to z, moim zdaniem, z doktryny politycznej, którą, którą prezentuje, czyli takiej demokracji nakazowej, że nakaz musi przyjść z Warszawy. Tam wielu i... rzeczy się nie lubi, ale jak no, się który jest premierem, to się na ważne zgromadzenie jeździ. O, oczywiście, ale tu ten stosunek do samorządów, w którym nie mają władzy, szczególnie do samorządów wojewódzkich, no, został też przedstawiony w tej nieobecności. Te informacje, które od początku tego roku dochodziły z PiSu, czyli o, możliwym, o możliwej zmianie podziału terytorialnego, na przykład wydzielenie Warszawy i, i no tak, biednego Mazowsza. To chyba jest no, to, to, to poważna osoba, druga osoba w państwie, marszałek Sejmu napisał na Twitterze przed Nami takie wielkie wyzwanie, no to to, to panie dyrektor to się rzuca takie słowa na wiatr i, i koniec. No rozumiem. No. Pan prezydent też zapowiadał, że zwoła Rad Narodową Radę Rozwoju i będzie chciał rozwiązać e, kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, a teraz e, już ma inne zdanie e, do tego. E, kolejna kwestia, to też w kuluarach słyszeliśmy o możliwej likwidacji powiatów e, o, o zmianie tego szczebla samorządu, akurat polskie stronie było przeciwne. Nie no, was po, by to było dobre, bo byście nie chcieli powiatów. Nie chcieliśmy, ale jeżeli już coś funkcjonuje od e, prawie 20 lat, e, to e, i są na przykład takie instytucje jak Urząd Pracy, jest szpital, są te miejsca, gdzie obywatele się mogą zgłosić i zwrócić blisko ich, to nie zawracajmy Wisły kijem i nie odwracajmy tych wszystkich zmian, które tworzyliśmy przez ostatnie 25 lat. No i trzecia, najbardziej niepokojąca sprawa, mam nadzieję, że też nieaktualna, ale przejęcie środków europejskich z samorządu wojewódzkiego no, tego do województwa. Nie da. Ale wi tak widzimy, bo nie da. Ja, ja już nie wierzę w rzeczy niemożliwe, bo te ostatnie miesiące pokazały, że nie ma takich rzeczy. Jednak ta obietnica, że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, stała się e, realna. Przynajmniej e, tam, gdzie jest determinacja e, PiSu. E, zawłaszczenie samorządu, centralizacja państwa, to jest e, skończenie też z e, społeczeństwem i obywatelskim, i społeczeństwem, które ma prawo do samostanowienia o sobie, o swojej najbliższe okolicy. Te, te wybory samorządowe zawsze e, e, wyborcy kierują się nie tylko względami partyjnymi, tylko bardziej względami osobowymi. I myślę, że to się pisowi nie podoba, bo tego nie jest w stanie ułożyć na swoich listach.